Ale Laminam nigdy nie produkował czegoś takiego jak spiek kwarcowy, bo spiek kwarcowy to jest taka polska nazwa, to jest taki polski wynalazek, więc przyznam szczerze, że nie rozumiem tego pytania. Nawet na ich stronie wystarczy wejść tutaj. Jesteśmy na stronie laminam.com i to jest oficjalna strona producenta. No jak wejdziemy sobie tutaj, mamy certyfikacje, kontakty. To jest oficjalna strona firmy Laminam. Wszystkie pytania, jestem prywatny, czy jestem firmą? Przykładowo prywatny, ok. Wysyłam wszystkie informacje, co zapytanie o informacje mi prawdopodobnie odpowiedzą w poniedziałek, bo teraz jest weekend. Więc gdzie kupować blaty? A, widzicie, już blaty, jeżeli chodzi o blaty, to już mają. Ten dział, no właśnie, widzę tutaj jakiś kitchen, arty studio. No, to są wszystko firmy, które widzicie tutaj działają na terenie Warszawy, więc tak. Natomiast jeżeli w kwestii gresów, i teraz to są prawdopodobnie kamieniarze, więc jeżeli ja teraz wchodzę na przykład na serwis i serwisy to jest Cesenza i Marmisti, czyli pomoc właśnie firmom kamieniarskim, instrukcja dla kamieniarzy, czy też informacje dla firm kamieniarskich. Jeżeli sobie wejdziecie, zobaczcie, te produkty są piękne, ja Laminam to jest Laminam, jakby nie patrzeć, chociaż konkurencja nie śpi, ale jeżeli wejdziecie sobie, o na przykład tutaj, Laminam to gres porcelanowy. Kropka. Nie ma napisane spiek kwarcowy, czy jakby to tłumaczyć. No nie ma, no jest Laminam to gres. Koniec. Kropka. Nic więcej nie ma. Żadnych dodatków, żadnego ściemniania. Jest 1200 stopni wypalanie. Wypalanie w piecu hybrydowym, tak jak to jest w tych wszystkich regułkach. Gazowy, elektryczny, bla, 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 bla. To wszystko. Koniec, kropka. Gres. Nasze powierzchnie 1620 na 3240 mm, grubości 12 plus i 20 plus. Są skierowane do świata wnętrzarskiego, ale do design, czyli światła wnętrzarskiego, takie jak blaty w kuchni, blaty top, czyli blaty w kuchni i łazience. Kucina e bagno. Gdzie płyty z gresu porcelanowego, no jest to napisane na stronie producenta Laminam, gdzie płyty z gresu porcelanowego oferują alternatywę dla materiałów takich jak marmur i kamień. Riproducendone, czyli odzwierciedlając piękno i gwarantując wyższy performance niż kamień i marmur, czyli wyższe parametry techniczne. Koniec, kropka. Włoski producent nie pisze o żadnych spiekach i innych rzeczach. Tak samo jak błędem jest, na jakiejś stronie znalazłem, że głównym jak gdyby składnikiem tych płyt jest kwarc. To nie jest prawda, bo w tych płytach tego kwarcu jest około 20% z tego, o ile się dobrze pamiętam, to jest mniej więcej tyle. To nie jest płyta, która jest zrobiona z kwarcu. Ten kwarc jest dodatkiem, no to jest gres, kochani, no to... Nie rozumiem takiego pytania, że spiek kwarcowy jest lepszy od gresu. No nie może być spiek kwarcowy lepszy od gresu, bo jest to gres. W przypadku Laminamu, ale to nie tylko Laminam, bo teraz... nie wiem. Kerlite. Chyba to jest kom. Kerlite, kolejny włoski producent. Bardzo dobry, bardzo znany. Chyba Kerlite.com albo IT. Mogę się pomylić. Za dużo mieli, to będzie pewnie IT. Nie. Co jest nie tak? Kerlite. A, to trzeba wejść przez ten, przepraszam. Przez stronę, widzisz? Myślałem, że teraz przez ten. Cotto d'Este, producent główny.
Kerlite to jest linia materiału. Proszę bardzo, grę z porcelanatu. Kerlite Leggero, dostępne wymiary. No nie ma, no nie ma co tutaj. Nie, można sobie tworzyć teorie, jakie się chce. Florim, następny włoski producent. Piestrele, grę z porcelanatu, zobaczmy, Florim. Akcje grandi formati, duże formaty. Grę z porcelanatu, grandi formati. Żaden spiek kwarcowy, żadne jakieś takie wymysły kosmiczne. Proszę, grę z porcelanatu, w dużych formatach, na podłogi i ściany. Vantaggi, jakie są... Proszę bardzo. Wysoka estetyka dzięki niewielkim spoinom, które zapewniają całkowity efekt ciągłej powierzchni, możliwość układania zarówno na podłodze, jak i ścianie, możliwość cięcia w dowolnym kształcie i rozmiarze, zmniejszona grubość i waga 6, 12, 20 mm, odporność na naprężenia, łatwość instalacji i konserwacji. I Vantaggi del Grande Formato, grę z porcelanatu. Tu nie rozumiem to zapytania o spiechy kwarcowe. Znaczy we Włoszech to byłaby jakaś obraza według mnie, gdyby ktoś im mówił o spiekach kwarcowych i starał się robić z nich takich głupów. Mówię o klientach, tak, bo to jest nazwa handlowa. Póki jest to nazwą handlową i ktoś mówi tak, jest to wielkoformatowy gres, w Polsce nazywany spiek kwarcowy, to jeszcze okej. Okay. Ale największym chamstwem na przykład dla mnie to jest, jak ktoś mówi, że nie, panie, spiek kwarcowy to jest lepszy od gresu. To gres to nie, bo to jest spiek kwarcowy. To jest największe chamstwo dla mnie. To jest albo osoba tak nie ma zielonego pojęcia o tym, co mówi, albo po prostu stara się oszukać kogoś. Jeżeli oszukać się stara, bo stara się, nie wiem, wywindować cenę na przykład, słabo, nie? I tyle, więc nie wiem, skąd to pytanie o te spieki kwarcowe. Nie, Laminam nigdy nie robił spieków kwarcowych, zawsze produkowali płyty gresowe i co tu dużo mówić. Nie wiem, chyba że po drodze do Polski, gdzieś na granicy jest jakiś szaman, który odprawia jakieś specjalne modły i ten włoski gres, te włoskie gresy zamienia w te spieki kwarcowe w Polsce. Innego wytłumaczenia na nazwę spieki kwarcowe nie mam. No nie mam niestety. Następne pytanie.